Nazywam się Małgorzata Szumowska albo Małgośka Szumowska i jestem scenarzystą, reżyserem i nawet producentem. Tarka. Czerwona plastikowa tarka do ścierania jabłek. Takie coś pamiętam. Na której chyba babcia ścierała mi jabłka. Żeby być Indianinem. Niczego chyba. Nie pamiętam lęków z dzieciństwa. Robić filmy. Jerozolima. Zawsze. Non stop. Teraz przychodzi mi do głowy scena z Ostatniego tanga w Paryżu, jak Marlon Brando i Maria Schneider tańczą razem w takim klubie, wywracając się po podłodze. Ale jest tych scen wiele. To jest taka, która mi po prostu przyszła do głowy. Postać filmowa. Nie mam jednej. Jest jakby ich wiele. Idol Tom York z Radiohead. Ryby. I czerwone, i białe wino. Czarny humor. Tak, na pewno są takie rzeczy. Nie wiem, może zazdroszczę niektórym spokoju, jakiejś harmonii, którą mają. Może zazdroszczę niektórym, że nie są tak bardzo chaotyczni. Takiego chyba spokoju wewnętrznego ludziom zazdroszczę najbardziej. Podziwiam szczerość, bezpośredniość, pogodzenie z samym sobą. To najbardziej. Histerii? Tym, kim jestem. Za wieloma rzeczami. Cały czas za czymś tęsknię. To jest siła napędowa do robienia filmów. Ale jest to wiele rzeczy. Ale tęsknię za jakąś ciszą, za właśnie spokojem wewnętrznym, za taką ciszą wewnętrzną. Na przykład tęsknię za tym, żeby nie myśleć. Żeby nie było takiego natłoku myśli. Tak można powiedzieć. Szaleństwa? Czasem strach, czasem pogodzenie.